Poniedziałek, pierwszy dzień sierpnia. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło w niedzielę około godziny 14:30 na ulicy Wojska Polskiego. Po zderzeniu z Peugeotem Audi zjechało na chodnik i uderzyło w drzewo. Na szczęście skończyło się na lekkich obrażeniach. Do wypadku doszło w momencie, kiedy 21-letni piotrkowianin kierując Peugeotem skręcał w lewo w ulicę Powstańców Warszawskich. Najprawdopodobniej nie zachował on ostrożności i zajechał drogę wykonującemu manewr wyprzedzania kierującemu Audi. W wyniku zderzenia pojazdów Audi zjechało na chodnik, po czym uderzyło w drzewo. No stało się tak, nie inaczej, ja w dużej prędkości nie miałem, zachowałem wszystkie warunki szczególne, które powinien zachować. Stało się tak, nie inaczej. Ważne, że wszyscy żyją, reszta to się wyklepie. Czyli wina tamtego kierowcy? No, mi się wydaje, że raczej tak, no w skrzyżowaniu się nie powinno wyprzedzać przede wszystkim, to jest podstawa. Kierowcy Peugeota nic się nie stało. Kierowca i pasażerowie Audi wydostali się ze zmiażdżonego samochodu o własnych siłach. Na chwilę obecną wiemy tylko, że kierujący samochodem marki Audi znajduje się w szpitalu pod opieką medyczną, jak i pasażerka tegoż pojazdu. Jakie obrażenia mieli? Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący Audi ma uraz nosa, natomiast pasażerka uraz kręgosłupa. Czy zostaną w szpitalu w chwili obecnej, jeszcze nie ustaliliśmy. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Miniony weekend dla piotrkowskiej drogówki nie był spokojny. Mundurowi interweniowali przy 11 kolizjach drogowych i wyeliminowali z ruchu 6 nietrzeźwych kierujących pojazdami. Niechlubnym weekendowym rekordzistą, jeśli chodzi o użytkowników piotrkowskich dróg, z pewnością można uznać 47-letniego woźnicę. Zaprzęg konny prowadził on kompletnie pijanym. W policyjny alkomat wydmuchał blisko 3,5 promila alkoholu. Do rajdu po piotrkowskich ulicach zaprzęgu konnego, który prowadzony był przez kompletnie pijanego woźnicę, doszło w piątek po godzinie 18. O zdarzeniu zaalarmowano Straż Miejską. Otrzymaliśmy zgłoszenie od anonimowego przechodnia, że na ulicy Jerozolimskiej porusza się zaprzęg konny, którego woźnica prawdopodobnie jest nietrzeźwy. Przybył na miejsce patrol Straży Miejskiej, zatrzymał ten pojazd i rzeczywiście woźnica miał po badaniu w wydychanym powietrzu blisko 3,5 promila. Na miejsce funkcjonariusze Straży Miejskiej wezwali patrol policji. Policjanci pojechali na miejsce zdarzenia, gdzie ustalili, że 44-letni mężczyzna powożący zaprzęgiem konnym, omijając stojący na ulicy samochód Volvo, spowodował jego uszkodzenie. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. Za jazdę bryczką na gazie grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności lub kara grzywny. Koń został przekazany pod opiekę swojego właściciela. Tysia, Hanę i kilkoro innych psów w sobotę ze schroniska zabrali nowi właściciele. Akcja Przygarnij Mnie, zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, cieszyła się ogromną popularnością. Ilość chętnych, chcących przygarnąć psią sierotę, zaskoczyła organizatorów akcji. Jedną z psich szczęściar jest Hana, prześliczny mieszaniec z siwą plamką przy pysku. W sobotę podczas dnia otwartego wybrała ją pani Grażyna Wysmyk dla 5-letniego syna Patryka. Psiak zauroczył ją od pierwszego wejrzenia, gdy spokojnie w końcu siedział na budzie. Jednak, jak przyznaje kobieta, decyzja nie była łatwa. Poniekąd tak, mieszkając jeszcze w bloku na pewno, no, mając małe dziecko 5-letnie, dlatego już myślimy, że już no, najwyższa pora, żeby też uczył się obcowania ze zwierzętami. Z doświadczenia wiem, że to fenomenalna sprawa, bo zawsze całe życie miałam psa i dlatego chcę również to wcielić w życie, żeby ta praktyka i nauka szła na dobre. Akcja Przygarnij Mnie, czyli adopcja czworonoga ze schroniska za przysłowiową złotówkę, to strzał w dziesiątkę, mówili pracownicy. Co chwila w przytulisku pojawiały się nowe osoby chętne zaadoptować psa. Największe wzięcie miały oczywiście szczeniaki, ale i znaleźli się też chętni, by przygarnąć dorosłe zwierzę. Ze schroniska no te zwierzęta są biedne, takie bezdomne, także no dlatego. I ten jeden jest wybranym? Tak, ten jeden jest wybrany. Miałam już kiedyś kilka psów, ze starości jeden zdech i stwierdziłam, że teraz przyda się kolejny. I ze schroniska? Akurat tak, no bo te psy są tutaj, no siedzą same, tak, więc warto przygarnąć. Ktoś musi nam pilnować podwórka z tego powodu. A dlaczego ze schroniska? No najprościej chyba. No przy okazji się pomaga, prawda? Ogólnie nie mamy pieska akurat na dzień dzisiejszy i to jest już nasz drugi ze schroniska i dlatego chcemy, no bo
No żeby wiadomo, tu jest za duża, żeby miały dom. I stąd, tylko no szczeniaczka, żeby do dzieci się przyzwyczaił. Zaadoptowane psy zostały gruntownie przebadane przez lekarza weterynarii. Jeśli było to możliwe, zostały odrobaczone i zaszczepione. Właściciel każdego z nich dostał książeczkę zdrowia. Nie obyło się też i bez porad, jak dbać o nowego pupila. Oczywiście zabrane psy ze schroniska, jak każdy adoptowany stąd czworonóg, będą pod stałą opieką pracowników Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W miarę możliwości mamy nadzór nad zwierzętami adoptowanymi ze schroniska. Inspektorzy, społecznicy jeżdżą, sprawdzają, jak się zwierzę ma, czy właściciel się odpowiednio nim zajmuje. Bo to ważne, by ten piesek już tutaj nie wrócił. No, na tym nam najbardziej zależy. Nowi właściciele, nawet ci bardzo mali, obiecali, że nowymi domownikami będą się troskliwie opiekować. Będę mu dawał karmę do jedzenia, tak jak Nexa. Czy jak tamtemu pieskowi, tak, który był u ciebie? Tak, Borysowi. A co jeszcze będziesz mu dawał? Kości po kurach i kacorach i kogutach. W piotrkowskim schronisku obecnie przebywa blisko 300 psów. W sobotę nowy dom i kochających właścicieli znalazło 10 psów. Kolejna akcja adopcji planowana jest na ostatnią sobotę sierpnia. Ale przypominamy, psią sierotę można przygarnąć każdego dnia. Wystarczy zgłosić się do schroniska. Taka adopcja kosztuje od 10 do 20 zł. Ciuchcia. 5-miesięczna śliczna suczka to jeden z 3 psów, jakie skatowane znaleziono na torach kolejowych niedaleko miejscowości Baby. Psy najprawdopodobniej zostały uderzone specjalnie poniżej karku, aby uniemożliwić im ucieczkę. Dlatego bezbronne czekały na tragiczny koniec. Na szczęście suczkę Ciuchcie udało się uratować. Teraz pracownicy piotrkowskiego schroniska proszą o pomoc w odnalezieniu człowieka, który taki los zgotował zwierzęciu. I bardzo prosimy wszystkich mieszkańców o pomoc. Być może ktoś, ktokolwiek widział, że ktoś miał takie szczeniaki i wie. Przewidujemy nagrodę. Bardzo prosimy o pomoc. Uważamy, że takie bestialstwo powinno być napiętnowane i liczę na pomoc wszystkich, którzy kochają zwierzęta. Niestety suczka nie będzie już nigdy chodzić. Tylne łapki ma sparaliżowane. Dla Ciuchci poszukiwany jest specjalny wózek. Piesek czeka też na osobę, która pomimo psiej niepełnosprawności pokocha ją. Osoby mające informacje pozwalające ustalić osobę odpowiedzialną za krzywdę zwierzęcia oraz oferujące pomoc proszone są o kontakt z pracownikami piotrkowskiego schroniska pod numerem telefonu 44 732 59 49. Nie tylko urlopowicze narzekają na deszczową aurę, brak słońca i deszcze doskwierają również piotrkowskim rolnikom. Żniwa w tym roku już są opóźnione o 2 tygodnie. Takiego roku jak ten nie pamięta pan Janusz Kacperczyk. Iście angielska pogoda, jaką przyniósł lipiec, skutecznie utrudnia rozpoczęcie zbiorów. W zeszłym roku o tej porze na polu pana Janusza zboża już nie było. W tym roku trzeba czekać. Pogoda jest na dzień dzisiejszy bardzo źle, jest bardzo mokro i jeżeli tak dalej pójdzie, to bo w tej chwili jest potrzebna pogoda minimum 3 dni, żeby kombajny na terenie tutaj Piotrkowa, żeby mogły wejść w pole, że tak powiem. A jakie będą zbiory, okaże się za te 3 dni. Czyli wyglądacie słonecznej pogody? Tylko i wyłącznie nas ratuje słoneczna pogoda. Brak tegorocznych zbiorów to problem i dla młynarzy. W piotrkowskim młynie jeszcze nikt z rolników nie chciał sprzedać tegorocznych zbiorów, a produkcja mąki musi być prowadzona na bieżąco, dlatego ziarna zbóż są sprowadzane z zagranicy. Nie jest to jakimś tam wielkim problemem, bo no niestety my musimy pracować cały rok. To nie jest tak, że my na młynie robimy tylko sezonowo. Sezonowo to jest skup większy, mniejszy. Mielić natomiast musimy. Ściągamy pszenicę w tej chwili głównie Słowacja, Węgry. I to jest pszenica już z tegorocznych zbiorów. Mamy jeszcze zapasy starej pszenicy i z tego po prostu robimy, bo musimy. Obecnie tona ziarna żyta kosztuje 600 zł, pszenicy 700. Ceny ze względu na pogodę i w efekcie opóźnione zbiory oraz jakość ziarna mogą ulec zmianie. Czy z korzyścią dla konsumentów? Tego nikt na razie nie przesądza. Miniony weekend rozpoczęto klezmerską nutą. Koncert letni na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury w wykonaniu Tria z Kazimierza przyciągnął tłum melomanów. Koncertu wysłuchało ponad 200 osób. Klezmerskie trio zdobyło serca publiczności już po kilku pierwszych utworach.
Znane melodie żydowskie w ciekawej aranżacji bardzo się spodobały. Publiczność klaskała i nuciła piosenki razem z zespołem. Jak się okazało, muzyka żydowska ma w Piotrkowie wiernych fanów. Muzyka klezmerska? Uwielbiam muzykę klezmerską. I wszystkie utwory żydowskie i jak jest festiwal w Krakowie, to nie opuszczam żadnego w telewizji. To mi się bardzo podoba, ujmuje za serce. Jest naprawdę bardzo super. A bo w ogóle lubię muzykę żydowską, w ogóle piosenki są śliczne i bardzo lubię. Może i słuchać każdy, bez względu na wiek, wykształcenie, po prostu porywa. Gwiazdą piątkowego koncertu letniego na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury był zespół Szolem. Powstał on w 2001 roku. Założone przez Macieja Inglota trio wykonuje żydowskie ballady o miłości, pokoju i braterstwie. Muzyka grana jest na tradycyjnych instrumentach. Znane i nieznane żydowskie szlagiery w naszych własnych aranżacjach. No wiadomo, że każdy zespół klezmerski musi parę szlagierów mieć w swoim repertuarze, aczkolwiek staramy się odkrywać też pieśni takie, które nie są zbyt znane, a tak samo, a może nawet bardziej piękne. Przy tej muzyce możemy się bawić, wzruszać, tęsknić, marzyć. No kto chce coś zapragnąć, zamarzyć, to naprawdę wiele w tych pieśniach może znaleźć. Publiczność długo nie pozwalała zejść muzykom ze sceny. Ponad godzinny koncert zakończył bis. Zespół pożegnano owacjami na stojąco. Kolejny koncert letni odbędzie się w Rynku Trybunalskim 12 sierpnia o godzinie 19. Wówczas wystąpi Aleksander Maceradi. Artysta zaprezentuje tym razem rosyjskojęzyczny repertuar. Na koniec przypominamy, od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Największe zmiany zaszły w kursowaniu linii numer 4, 5 oraz 7. Szczegółowe informacje na przystankach oraz stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji. W informacjach piotrkowskich na szczęście bez zmian. Już za chwilę magazyn Piotrków Trybunalski, Nasze Miasto, Nasze Sprawy. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prace remontowe w piotrkowskich szkołach rozpoczęto już w czerwcu. Budowlańcy wymieniają płytki w korytarzach, odnawiane są sale lekcyjne czy gimnastyczne. W przedszkolu samorządowym numer 19 praca w re. Tutaj już wymieniono wszystkie okna. Obecnie trwają prace na letnim patio. W ciągu roku szkolnego mamy bardzo dużo dzieci, czyli około 140 tu w przedszkolu. No i nie jest możliwością, żeby no taki plac budowy tutaj rozpocząć. Teraz, kiedy dzieci jest mniej, no mamy dyżur wakacyjny, ale dzieci jest około 60. Możemy sobie na to pozwolić, a tym bardziej, że pogoda, więc dzieci nie wychodzą do ogródka, bo ciągle pada. Dajemy sobie jakoś radę, wychodzimy na place okoliczne lub na spacery i dlatego taki remont. Na remonty szkół w tym roku z piotrkowskiego budżetu przeznaczono ponad 1 300 000 zł. Urzędnikom udało się pozyskać też dodatkowe pieniądze. Dostaliśmy też informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznaniu dodatkowych środków w ramach subwencji na remonty w placówkach oświatowych. Ponad 300 000 zł pozwoli nam przeprowadzić dodatkowe remonty w 5 placówkach, w 5 szkołach z terenu miasta. Kwotę na remonty uzupełniają środki w wysokości 3 milionów złotych z puli inwestycyjnej. Te pieniądze m.in. przeznaczone są na modernizację szkoły podstawowej nr 13. Tutaj wyremontowane zostaną szatnie oraz dach. Szkoła dzięki budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Górnej nie będzie już zalewana deszczówką. Całkowity koszt remontu 13 to blisko 2 miliony złotych. Niewiele ponad 1 000 000 zł pochłoną prace prowadzone w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2, gdzie zostanie wykonana termomodernizacja budynku oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej. Wakacyjne remonty, jak zapowiadają urzędnicy, mają się skończyć tuż przed pierwszym dzwonkiem. Budowa blisko 500-metrowego odcinka obwodnicy od Alei Konkordii do ulicy Modrzewskiego na półmetku. Zarys nowej drogi już jest widoczny. Obecnie drogowcy układają kostkę na biegnącej wzdłuż ulicy ścieżce rowerowej.
Do asfaltu to się droga trochę dłuższa jest, bo jeszcze musi być sypane kruszywo, później jeszcze taka rozkładarką, drugie kruszywo i dopiero masa. Obwodnica powstająca po północnej stronie skrzyżowania Alei Konkordii i Słowackiego składać się będzie z dwóch jezdni, które stopniowo ulegną zwężeniu w jedną. Dalej ta część Eneski połączona zostanie z ulicą Modrzewskiego. Koszt budowy obwodnicy to ponad 2,5 miliona złotych. Nasza NSK uzyskała z listy rezerwowej, no co prawda nie takie dofinansowanie jak chcieliśmy, ale tę resztówkę pieniędzy, którą zaoszczędził Łódzki Urząd Wojewódzki, otrzymamy. To jest około 200 tysięcy złotych. Dzięki budowie tej drogi zostanie usprawniony ruch na osiedlu Słowackiego Północ. Prace zakończyć się mają zgodnie z planem, czyli do 21 września bieżącego roku.